Witam, no to fajnie, ja już też znalazłam. A więc mamy tą minutkę, tak? Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo proszę tradycyjnie napisać, czy nas dobrze widać i słychać, bo już jest 18 i my zaczniemy oficjalnie z Państwem rozmowę. Już Roman, wysyłam ci na Messenger. A ty już udostępniłeś sobie, widzę, Tak, już dobrze. udostępniłem, ale jeszcze możemy to Tak, ja dalej już sobie zaraz udostępnić. będę udostępniać. Agata pisze, dzień dobry, widać, witaj Agatko, słychać i słychać. I Jola pisze, witajcie, jest bardzo dobrze, super. A więc zaczynamy. Jak Roman powiedział, to znowu ja, czyli było o muzyce z pięknym duchem i czuciem. A dzisiejszy temat to są afirmacje, wizualizacje, medytacje. Dlaczego działają? Dlaczego nie działają? I o tym sobie porozmawiamy. A więc, Roman, oddaję Ci głos, a ja udostępnię. Witam Państwa jeszcze raz, witam Ciebie Zosiu. Dlaczego afirmacje, medytacje, wizualizacje działają, a dlaczego nie działają? To jest bardzo dobre pytanie, bo my jako ludzie mamy swój umysł logiczny i chcielibyśmy wiedzieć, dużo wiedzieć, rozumieć i przede wszystkim sobie przeanalizować, wybrać ten najbardziej korzystny wariant, który nas interesuje. I to nam dyktuje umysł. I często jest tak, że serce mówi zupełnie coś innego. Chcemy iść, zrealizować swoje plany, swoje wymyślone jakieś wnioski dotyczące realizacji życia, czy marzeń, czy pracy. Umysł mówi: tak zrób, tu poukładaj, a serce się buntuje, czujemy dyskomfort. I moim zdaniem to wygląda tak, że większość ludzi bardzo mocno zracjonalizowanych chce wyręczyć Boga lub wyręczyć serce w tym, żeby ono było przynajmniej w jakiejś harmonii, w takiej równowagi z umysłem, bo chyba o to chodzi. I mamy do tego, żebyśmy to dobrze zrozumieli i dobrze osiągnęli swoje cele, służą różnego rodzaju drogi do osiągnięcia tego celu, czyli drogi rozwoju duchowego, drogi pracy nad sobą. Generalnie moja teoria jest taka, że wszyscy jako ludzkość, każdy z nas osobna i wszyscy razem, zmierzamy generalnie do tego samego celu. Ten cel to jest osiągnięcie szczytów, dla jednych oświecenie, dla innych bogactwo, dla innych szczęście, ale generalnie w holistycznym pojęciu człowieka, czyli dusza, ciało, umysł i tak dalej, to wszystko się zamyka w tym, że jesteśmy po coś. Musi być to sens i tym sensem jest moim zdaniem osiągnięcie takiego poziomu pełnej, spełnionej satysfakcji, spełnienia, oświecenia, to już każdy musi sobie sam zdefiniować. I między innymi do realizacji takiego właśnie oświecenia czy osiągnięcia swojego celu służy mnóstwo możliwości. Posiadamy w zasięgu wzroku, zasięgu ręki, że tak powiem, czyli umysłu, naszych zmysłów, które posiadamy, mnóstwo, miliony nawet narzędzi, które mogą nam pomóc, ale uwaga, mogą też zaszkodzić, mimo że są narzędziami do osiągnięcia pozytywnego jakiegoś stanu dla naszej korzyści, czyli czy dla rozwoju duchowego, czy dla rozwoju nawet racjonalnego w pracy i tak dalej. Te same narzędzia, które możemy wykorzystywać do osiągnięcia czegoś fajnego, mogą posłużyć do jakiejś destrukcji, bo podlegamy procesowi, który cały czas po prostu się dzieje. To nie ma ani końca, ani początku. Jesteśmy tu i teraz na jakiejś określonej ścieżce, na której musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens tego, że ja tu jestem, kim ja jestem, dlaczego tu jestem i tak dalej. No i dzisiaj mamy właśnie mówić
o trzech takich zasadniczych narzędziach, które mogą być wykorzystywane czy przez każdą osobę, niezależnie od tego, czy ktoś jest religijny, czy wierzący, czy rozwija się duchowo w taki lub inny sposób, czy się nie rozwija, ale może z tych narzędzi korzystać, to są właśnie afirmacje, wizualizacje i medytacje. I zacznijmy od początku, czyli co to są afirmacje. Afirmacje są to tak zwane pozytywne sugestie, które systematycznie powtarzane wobec samego siebie, czy samej siebie, wpływają na podświadomy program, który mamy zakodowany gdzieś tam głęboko, a który chcemy zmienić, chociażby nawet z poziomu umysłu, że czuję się niekomfortowo, jestem w sytuacji, w której nie chciałbym być, chcę to zmienić, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak, ale od czegoś muszę zacząć. I właśnie afirmacje są takim bardzo prostym narzędziem, ale uwaga, przy odpowiednim stosowaniu bardzo skutecznym. I z mojej szkoły sprzed 20 kilku lat nauczyłem się jednego. Afirmacje warto stosować minimum 28 dni. Maksymalnie to może być proces kilku miesięcy, nawet kilku lat w niektórych przypadkach, ale chodzi o to, żeby raz dziennie poświęcić sobie 10-15 minut na to, żeby powtarzać te same zdania, ale zanim te zdania ułożymy, na przykład ja, Roman, jestem szczęśliwy, tak? No dobrze, no ja, Roman, jestem szczęśliwy i moja podświadomość, która ma swoje mechanizmy i gdzieś czuje dyskomfort, że nie czuję się szczęśliwy, więc będę sobie to afirmował, nie oznacza to, że to zadziała. Musimy zrozumieć jeszcze kwestię, co to jest podświadomość, bo generalnie każdy z nas ma jakby trzy takie osobowości. Pierwsza to jest świadomość, druga to jest podświadomość i trzecia to jest nadświadomość. Nadświadomość to jest ta boska iskra, obraz i podobieństwo Boga. Ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że to jest Bóg w nas, my w Bogu. My jesteśmy Bogiem, ale to jest iskra. Uwaga, z poziomu umysłu nie mamy do tego dostępu w żaden sposób. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie od tak zrobili coś i tu tworzymy, tu nie tworzymy i tak. Nie ma takiej możliwości. Natomiast nasza podświadomość ma taki kontakt, ma taką możliwość. Ale z kolei podświadomość nie zawiera elementów takich jak umysł, logika. Podświadomość za to odpowiada za wszystkie nasze procesy fizjologiczne, za pamięć, bo nawet jeżeli pamiętamy poprzednią audycję albo co jedliśmy dziś na obiad, no to to już informacja do nas, do naszego umysłu dociera z podświadomości. I podświadomość to jest taki wór naszego życia, w którym jest dosłownie wszystko. Od najmniejszej takiej rzeczy typu otworzenie książki, spojrzenie w komputer i tak dalej, po naprawdę najgłębsze wydarzenia sensowne w każdym życiu, czy to będą jakieś wyjątkowe chwile, czy jakieś traumy. Te wszystkie informacje są w tym jednym kotle zwanym podświadomość. I najważniejsze, że podświadomość po prostu ma ten mechanizm pamięci. Pamiętamy wszystko, co się działo dzisiaj, na przykład parę godzin temu, ale pamiętamy, co działo się 20-30 lat temu. I to właśnie podświadomość się inspiruje. O, przy tej muzyce taka piękna, piękne odczucia, taka piękna chwila, to przychodzi, to działa. To są informacje, które posiadamy w podświadomości. I wracając właśnie do afirmacji, to chodzi tutaj o to, żeby tak sobie afirmować, żeby mówić do podświadomości. Podświadomość, która nie ma logiki i generalnie nie odróżnia, co jest dobre, a co złe, bo to odróżniamy z poziomu umysłu, świadomości. Także jeżeli ktoś uwielbia horrory na przykład, to ja serdecznie współczuję takim osobom, dlatego że dla podświadomości to nie ma różnicy, czy to jest rzeczywistość, fikcja, czy wyobraźnia, czy jakaś fabuła, ale podświadomość przyjmuje ten lęk.
przyjmuje ten lęk i ona go w odpowiednim czasie wystawi, rachunek dla tych osób, że po prostu to się w jakiejś dziedzinie czy w jakiejś sytuacji może urzeczywistnić. Ja tu nie chcę nikogo straszyć, broń Panie Boże, ale z własnego doświadczenia mogę to powiedzieć, że w latach młodzieńczych, gdzie się uwielbiało horrory, bo to takie emocje, no to rachunek nie jest fajny za takie stany, takie doświadczenia, bo podświadomość to pamięta. I teraz my z poziomu logiki wybieramy na przykład swój określony cel, tak? Ktoś całe życie marzy, żeby mieć piękny, nowy samochód. Okej. To jest bardzo okej, bo każdy ma prawo do wszystkiego, co sobie tylko wymyśli, zamarzy. Najważniejsze zasady to jest nie krzywdzić siebie i nie krzywdzić innych. Albo w kolejności nie krzywdzić innych i nie krzywdzić siebie. I więc jeżeli sobie chcemy wyafirmować taki samochód, a wiemy, jak funkcjonuje podświadomość, no to sobie afirmuję, ja mam nowy samochód. Mogę określić markę, mogę określić różne inne rzeczy, a w związku z tym, że podświadomość sugeruje się bodźcami, warto afirmacje wspomagać właśnie bodźcami zewnętrznymi. Na przykład ja nie zapomnę sytuacji w 97 roku, kiedy byłem w zupełnie jakby innej rzeczywistości, ale też marzyłem o takim nowym samochodzie, tak? O pięknym nowym samochodzie, a wiadomo, sytuacja była taka, że człowiek borykał się od rachunku do rachunku, żeby go zapłacić. No ale mimo wszystko afirmacje i te bodźce, czyli bodźce polegały moje na tym, że poszedłem do salonu samochodowego, że chcę kupić samochód. No i wsiadłem za kierownicę, dotknąłem, powąchałem ten zapach nowości i tak dalej. I te bodźce gdzieś tam w podświadomości się zakodowały i afirmacja się spełniła, i to bardzo znacznie szybciej niż myślałem. Ale to jest tylko przykład, bo my możemy tak robić z każdą jedną rzeczą, ale przestrzegam Państwa, żeby wiedzieć, czego my naprawdę sami chcemy, bo czasami afirmujemy coś, co nam się wydaje, że jest ok, albo co ktoś chce, żebyśmy czy takimi byli, czy tak realizowali, więc ja, Roman, afirmuję, że jestem szczęśliwy, no bo ktoś przy mnie się czuje nieszczęśliwy, ale ja tego nie czuję, ale chcę, żeby ta osoba czuła, czy to partnerka, czy partner, nie, bez znaczenia, ale generalnie warto każdą afirmację przed rozpoczęciem jej stosowania przemyśleć. Czego ja sam tak naprawdę chcę. Ważne jest słowo, czego ja sam chcę, bo pozwoli to wykluczyć oczekiwania innych ludzi, oczekiwania naszych partnerów, partnerek, oczekiwania naszych rodziców, czy oczekiwania naszego rodzeństwa, przyjaciół, kolegów, koleżanek. Ważne jest, co ja chcę. I tutaj, obserwując z Zosi audycję, można powiedzieć, że kierowanie się sercem to jest najwłaściwszy drogowskaz, żeby taka afirmacja była naprawdę skuteczna i naprawdę dotyczyła nas samych. Tylko że kierowanie się sercem jest też może wiązać się z pewnymi sytuacjami, w którymi trzeba wiedzieć, że ma się czyste intencje, bo jeżeli się nie ma czystych intencji, to często może być tak, że nasze egoistyczne intencje mogą powodować, że nam się wydaje, że to serce dyktuje, a tak naprawdę to jest czysty egoizm i nie zastanawiamy się nad wieloma celami, po prostu one się dzieją. No ale nie utrudniajmy sobie definicji afirmacji. Jak wspomniałem wcześniej, afirmujemy sobie przez minimum 28 dni ten jeden cel, który chcemy osiągnąć. I bardzo korzystne jest afirmowanie sobie tego celu w trzech osobach, czyli ja, Roman, jestem szczęśliwy, ty, Roman, jesteś szczęśliwy, on, Roman, jest szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że ja mówię o sobie, że ja, tak?
Jeżeli ktoś do mnie mówi, to mówi do mnie ty, Roman, tak? Czyli podświadomość już z tej drugiej strony ma zabezpieczenie. A jeżeli ktoś o mnie mówi, to mówi on, Roman. Czyli używając tych trzech formuł w afirmowaniu jednego celu, pozwala to na takie uściślenie tego, do kogo ta afirmacja jest. Ona nie leci sobie w przestrzeń od tak sobie, tylko po prostu dotyczy to mojej osoby. I najważniejszą zasadą, którą później sobie jeszcze omówimy, jak wygląda medytacja, wizualizacja, jest to, żeby cokolwiek robiąc dla siebie, czy to będzie afirmowanie, czy będzie medytowanie, czy będzie wizualizowanie, traktujmy siebie tak, jakbyśmy chcieli być traktowani jako małe dzieci, bo każdy z nas ma różne doświadczenia, mamy traumy, mamy sytuacje, nad którymi pracowaliśmy czasami niektórzy całe życie. Jeżeli chcecie coś Państwo zmienić i chcecie naprawdę, naprawdę dotrzeć do własnego wnętrza, do własnego ja, wiedzcie o tym, że podświadomość to jest takie małe dziecko. Mimo że zawiera ogrom informacji z całego życia i poprzednich żyć, to już bez znaczenia, ale to jest takie malutkie dziecko, które nie rozumie, nie wie, bo rozumiemy my na poziomie umysłu logicznego, a małe dziecko tylko czuje. Więc cokolwiek mówiąc, kochajmy siebie, tak? Mówmy do siebie z miłością, mówmy do siebie z ciepłem, serdecznością. Czy to będziemy mówić do lustra, sobie afirmować, czy po prostu tak sobie leżąc na łące, patrząc w niebo, nieważne. Ale kochać, lubić i szanować siebie to jest podstawa. Ale ja tu dodam, wiesz, że to wcale nie jest dla wielu z tego wcześniejszego, nazwę pokolenia, które trochę dłużej żyje, bo nas uczono, że samochwała w kącie stała, że ty tak naprawdę nie możesz myśleć dobrze o sobie, bo no, jesteś samolubem i tak dalej. Ja przynajmniej tak pamiętam. Nie wiem, czy ty cokolwiek z takiego czasu pamiętasz. I teraz jak ja pamiętam, że ja masę zeszytów zapisałam z tymi afirmacjami. Ja byłam w szkoły Basi Mieloch na początku, więc to też tak jak Leszek, pięć, wiesz, tych zeszycików było bardzo dużo i te opory podświadomości, ja też pamiętam, że wydawałoby się, że już powinno być, a jednak jest jakiś program bojkotujący i nie chcę przeskoczyć. I tutaj chciałam powiedzieć tylko jeszcze, jak jestem chwilę przy głosie, bo mówisz o tych afirmacjach. Ja co prawda nie afirmowałam, ale kiedyś tam na początku drogi, bo pierwszą telewizją, którą ja oglądałam niezależną, było Janusza Zagórskiego. Już bardzo dawno temu. I kiedyś tak sobie pomyślałam, wiesz, że tak, chciałabym tam wystąpić w tej telewizji, nie? Teraz sobie skojarzyłam, jak wystąpiłam. Rozumiem, że to nic nie robiłam w tym kierunku. Pomyślałam, wiesz o co chodzi. To jest tak, jak wszechświat czy podświadomość zarejestrowała i przyszedł czas i niespodziewanie w niedzielę była audycja na temat tego festiwalu, który będzie 27-28 listopada, na którym ty będziesz i prelegentem, i wystawcą. Tematem twoim właśnie jest muzyka, afirmacja życia. Myślę, że jeszcze wpleciesz też do tego, na który państwa też zapraszamy, jeżeli macie życzenie. Krzysiu Lorenz jest. Witamy cię, Krzysiu nas pozdrawia, a więc ciebie i Małgosię także zapraszamy. Do Bolesławca 27-28 Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia. I wszystkich Państwa. I już tak jest. Roman, oddaję Ci głos, bo spotykamy się niedługo, więc warto ludziom powiedzieć, że coś takiego fajnego jest i tak jak mówię, niespodziewanie stało się, że wystąpiłam w tej telewizji, jak kupę lat wcześniej. Po prostu tylko pomyślałam, że fajnie by było, jakbym nie wystąpiła. No i widzisz, jak to wszechświat działa, jak to podświadomość kreuje, jak ona sobie tam zapamiętała, wiesz, w tym zakamarku dawno temu. I zrealizowało się niespodziewanie. Ja to nazywam boskie niespodzianki, wiesz? Jak takie rzeczy się dzieją, to właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Dokładnie tak, jak powiedziałaś o zapisanych zeszycikach z afirmacjami. Ja miałem taką
takie doświadczenia, bo również ich zapisywałem całe mnóstwo i było całe mnóstwo afirmacji. Powstał wręcz gąszcz wszystkiego, co by człowiek chciał, żeby się w życiu zmieniło, zrealizowało. I nazbierało się tego troszeczkę i tak brakowało mi takiej sentencji, takiej kropki nad i, jak to zakończyć, żeby te afirmacje jakby były na tyle uwolnione, żeby zaczęły się spełniać. No i olśniło mnie to w taki sposób, że zrobiłem sobie swój własny rytuał, intuicyjny rytuał urzeczywistnienia afirmacji, czyli rozpaliłem ognisko, pomyślałem sobie troszeczkę, wyciszyłem się, pomedytowałem i uroczyście zeszyciki spaliłem w tym ognisku. I słuchajcie Państwo, ja się tak lekko poczułem. I jedna z zasad takich niepisanych, ale bardzo, bardzo ważnych jest to, żeby przestać koncentrować się na tym, co zrobiliśmy z poziomu umysłu dla naszego rozwoju, dla naszej zmiany rzeczywistości i poczuć tą wdzięczność. Wdzięczność za to, że tak już jest, mimo że tak nie jest, tak? Ale wszechświat wtedy się otwiera i jeżeli my już odcinamy swoje emocje z poziomu oczekiwania, z poziomu takiego, ojej, kiedy to nastąpi? Nie, nie nastąpi. Jeżeli tak czekamy, czy leżymy na kanapie z pilotem w ręku i sobie afirmujemy, że jest tak i tak, nie zadziała. To jest właśnie ten przypadek, że to nie działa. Tak jak mówiłem, troszeczkę wcześniej. Wszystko, cokolwiek dla siebie robimy z poziomu świadomego umysłu, róbmy to z miłością wobec siebie. Wyobraźmy sobie, że mamy na rękach takie malutkie dzieciątko, które się do nas uśmiecha, które jest takie słodkie i ono nie rozumie nic, co my mówimy. Ale jeżeli przytulimy i tak jak Zosia zawsze mówi, że z poziomu serca przytulimy, nawet damy w policzek całusa, jak to się mówi, i ten sam sposób podejdziemy do afirmacji wobec siebie, daje gwarancję niemal 95% skuteczności, ale to jest to, że to nie przychodzi na zawołanie, tak, ja teraz będę z poziomu serca sobie robić. Nie. Żeby to zrobić z poziomu serca, to tak jak Zosia mówi, wyciszmy się, pokochajmy siebie, bo jedną, najważniejszą i taką chyba wyjściową jakby afirmacją życia jest to, że należy kochać, lubić i szanować siebie i pozwalać, by mnie kochali, lubili i szanowali. Tak właśnie. Ja bym dodała tu jeszcze lekkość i łatwość. Wierzę, tak. Pozwalam sobie żyć w szacunku, z lekkością, łatwością, miłością. I to wtedy to słowo, ja już doświadczyłam, że słowo pozwalam, jest takim słowem, wiesz, czarodziejskim, nazwijmy to tak, wiesz, ja też dochodziłam do tego w swojej pracy gdzieś tam latami, nie? I pozwalam temu odejść, pozwalam sobie puścić całkowicie i do końca, jest naprawdę magiczne to pozwolenie takie, temu dziecku, co mówisz, bo ono jest dosyć niesforne. Podświadomość jest dzieckiem, ale dosyć niesfornym i żeby z nią się zakolegować, bo już nie chcę mówić wychować, to już tak łatwiej jest zakolegować, żeby ona z nami współpracowała, to jednak jest trochę pracy, bo ona się rządzi swoimi sprawami, prawami i jak pamiętasz, świętej pamięci Leszek mówił, zawsze wygra podświadomość, żeby stawała na rzęsach, zawsze wygra podświadomość, a więc oczyszczanie wzorców programów z podświadomości też jest istotną rzeczą, wiesz, taką pomocną. Ja wiem, że afirmacja to jest, wiesz, wyparcie tego starego, nazwijmy, wzorca, ale jeżeli dołożymy do tego inne metody i szybciej uwolnimy te bojkotujące, to i szybciej w naszym życiu się dzieje i przejawia. Jakby w moim odczuciu krócej te, czy afirmacje, czy jakieś, wiesz, takie wizualizacje potrzebują mniej czasu. Jeżeli sprzątamy, nazwijmy to tak, nie? Tak przynajmniej ja to odczuwam, nie wiem, jak ty.
No my pochodzimy, Zosiu, z takiego pokolenia, gdzie dyscyplina i odpowiedzialność była zupełnie na innych poziomach niż obecnie. Teraz wychowuje się dzieci bezstresowo, prawda? Za naszych czasów było to trochę inaczej. Więc na pewno tutaj jak najbardziej słowo pozwalam sobie jest tym takim kluczowym słowem, że pozwala nam otworzyć tą furtkę do własnego wnętrza. Dzisiejszy świat, dzisiejsza młodzież pozwalają sobie na wszystko. Często tracą pewne takie poczucie odpowiedzialności związane z konsekwencjami i tak dalej, ale z kolei mają te plusy. Ta rzeczywistość ma ten plus, że te wszystkie takie wewnętrzne pragnienia, dążenia każdego człowieka, one się jakby mniej destrukcyjnie uzewnętrzniają, tak jak za naszych czasów, tak? Gdzie by podlegaliśmy reżimowi rodziców, reżimowi szkolnemu i tak dalej. Trzeba było fartuszki nosić i różne takie rzeczy do szkoły, a teraz jest prawie wolny, jak to się mówi, wolna Amerykanka. Ma to swój plus i za każdym razem młodzi ludzie, którzy nas kiedyś będą słuchać, czy nas słuchają, za jakiś czas będą to widzieli z tego poziomu, że o, kiedyś były zupełnie inne czasy. Zawsze są inne czasy. A najciekawsze jest to, że zawsze są właściwe czasy. Kiedyś sekunda, czy kiedyś Coca-Cola smakowała inaczej, a teraz smakuje tak jakoś dziwnie na przykład, tak? Kiedyś siano na łące pachniało tak, że aż człowiek się unosił, a teraz nie wiadomo, no coś tam pachnie, ale to nie jest to nieprawda. To my, to w nas życie warunkuje te mechanizmy, które pozwalają nam odbierać to takim, jakim jest. Dlatego musimy wrócić do własnej natury. Bo to własna natura, to kim jesteśmy, tą boską istotą, boską iskrą, pozwoli nam znowu ponownie cieszyć się takimi malutkimi, takimi drobnymi rzeczami. To znaczy pokochać siebie. Cieszyć się, jeżeli pijesz nawet herbatę, to nie pij tego bezmyślnie. Weź ten kubek, poczuj, że go trzymasz. Poczuj smak, weź ten łyk. Naprawdę to są bardzo drobne rzeczy, ale od czegoś trzeba zacząć. I to tak narasta, narasta i narasta. I tyle odnośnie afirmacji. Przejdźmy może, jak pozwolisz, Zosiu, do wizualizacji. Tak, ja jeszcze tylko dodam, bo to siano, tak powiedziałeś i skojarzyło mi się, że teraz to na pieniądze mówią siano. No, wiesz o co chodzi, zobacz jak to się zmieniło, ale też jaka to wartość jest, nie? Nie mam siana, potrzebuję siana i tak dalej, no bo w żargonach tak mówią, nie? I tak mi się skojarzyło, więc to chciałam dodać. Tak, oczywiście, a teraz no, to jest właśnie ta różnica pokoleń, że dla nas siano kiedyś było rzeczywistym sianem, tak? Skoszoną trawą. Na sianeczku sianie. Tak, a dla dzisiejszego świata młodych ludzi siano to kasa. No i to też jest okej, drodzy Państwo, bo pieniądz jest bardzo dobry i to jest super jakiś taki, ale tylko atrybut, tak? Nigdy nie możemy sobie zakładać celu naszego rozwoju, żeby mieć nadmiar własnych pieniędzy. Po co? Pieniądz to jest atrybut. Jeżeli ja będę wizualizował, pracował nad sobą, żeby osiągnąć cel, czyli mieć swój własny, komfortowy zakątek, tak, z fantastyczną partnerką, z cudowną rodziną i tak dalej. Ja się nie zastanawiam, że ja na to muszę tak zrobić, tyle pieniędzy zarobić, tyle. Nie, od tego jest szef, tak, szef, Pan Bóg. I czyli tak jak Zosia mówi, kierowanie się sercem, bo my sobie możemy poukładać logicznie, że tak będziemy szli do tego celu. Wszechświat mówi, chcesz, okej, to masz, to sobie idź, tak. A że tu dostaniesz łeb, tam cię zaboli, tu się potkniesz, chciałeś, masz. A jeżeli chcesz, na zawołanie.
Ja jeszcze, wiesz co, Roman, chciałam się zatrzymać tu chwilę, bo ja tak lubię, no mam tak zawodowo jakby czepiać się słówek, ale w sensie pozytywnym. I chciałabym się zatrzymać tutaj przy tym słowie siano kasa, bo ja na przykład zwracam na to uwagę klientom. Jak chcesz siano, to będziesz miał siano. Jak chcesz kasę, to możesz pójść do pracy jako sklepowa. Wiesz, o co chodzi? Tak. Żeby szanować, no za tym idzie energia. Żeby szanować energię pieniądza. Pieniądz, nie pieniążki, bo pieniążki to będą malutkie. Też jak wiesz, pieszczotliwie mówisz, no to pieniążki, no to kojarzy się, nie wiadomo jakie oczywiście podświadomość ma programy, nie? I tutaj jeszcze, wiesz, chciałam też dodać odnośnie tak samo modlitwy, no bo będziesz mówił o tym wszystkim, ale i afirmacja, i wizualizacja, i medytacja w moim odczuciu i modlitwa skuteczna jest wtedy, kiedy jest ta energia tego, rozumiesz? To energia tej modlitwy ma siłę sprawczą i płynie, gdzie trzeba. Prawda? To oto, jak nawet tym, bo mi się zdarzyło tak, jak nie mogłam rzucić palenia, bo paliłam i przyszłam, tak usiadłam, taka prawie załamana w tej mojej kuchni, ja to przytoczę, bo jak działa energia modlitwy. Usiadłam tak jak zrozpaczone dziecko i mówię do Boga tak: Ojcze, czyżbym ja była Twoim gorszym dzieckiem? Proszę się, pomóż mi. Ja naprawdę nie chcę palić. I mnie naprawdę wypchało, Roman, z domu. I ja poszłam w moim mieście, tam gdzie się urodziłam, jest taki obelisk duży. I weszłam i czytam duże litery. Chcesz rzucić palenie, zadzwoń. Ależ oczywiście odczytałam to, że powiedział do mnie, jak już tak miałczysz dziecko, to masz tu podpórkę. Oczywiście zadzwoniłam. Mieszkałam Robotnicza 14, to było Robotnicza 11. I jeszcze tego samego dnia poszłam, bo to był bikom tego lekarza niemieckiego. I do tej pory nie palę kilkanaście lat. Więc to jest, wiesz, ta modlitwa, to nie było żebracze, to było to dziecko, które no już ręce opadają, próbuje tego i nie działa, nie? Także proszę bardzo. Jako ciekawostkę mogę opowiedzieć historię, jak mnie papierosy rzuciły w 97 roku, bo tak mnie rzuciły. Pamiętam, to były pierwsze zajęcia z Leszkiem Żądło, właśnie, no nie pierwsze, ale początek zajęć, tak. Udało mi się z Leszkiem pracować w różnych miejscach, dlatego że dogadaliśmy się w zakresie takiej współpracy, ale wtedy jeszcze paliłem. Leszkowi to nie przeszkadzało, bo Leszek był bardzo takim tolerancyjnym i szanującym każdego przyzwyczajenia, ale na sesjach oddechowych, na różnych ćwiczeniach, różnych zajęciach przyjechałem sobie do swojego domku. Oczywiście rano w poniedziałek, no to musiała być kawa i papieros. I wtedy się stało tak, jakby ktoś pstryknął palcami. Przez 2 miesiące działy się cuda na kiju. Przez 2 godziny dziennie to chodziłem do góry nogami praktycznie. Mówię o oczyszczaniu organizmu. I natychmiastowym takim, że mnie rzuciło palenie tak, że to był 97 rok, gdzie ja paliłem do 1,5 do 2 paczek papierosów dziennie. Czyli mamy 25 lat. Zdarza mi się przez te 25 lat, że z tytułu jakichś okoliczności raz na 2-3 lata zapalę sobie papierosa. Ale tylko po to, żeby chyba przekonać siebie, Boże, jakie to jest niedobre. A druga sprawa, jak kiedyś pamiętam, to już trochę później było, ale afirmowałem sobie, że mam pieniądze, tak? Mam dużo pieniędzy i tak dalej. I ta afirmacja, drodzy Państwo, się bardzo ładnie spełniła, ponieważ mój znajomy poprosił mnie, żebym był konwojentem jego gotówki z jednego miejsca na drugie miejsce. Więc ja, to była bardzo duża gotówka. Ja z nim pojechałem. I później to wszystko musiało być przeliczone i ja przy tym stałem i się śmiałem. Ochroniarz tak na mnie patrzy, że jakiś głupi przyszedł, bo się śmieje. A ja do mnie dotarło, że afirmowałeś pieniądze, no to masz. No tak jak ta kasa mówiłam. Tak, swoich własnych. Dokładnie to, co Zosia mówiła. Dokładnie, swoich własnych. No. Tak jest.
Także kolejnym takim świetnym narzędziem do pracy z podświadomością i potraktowaniem siebie jako takie dziecko swojego wnętrza jest wizualizacja. Otwiera nam się tutaj świat bajek, świat naprawdę pięknych, takich cudownych doznań, które dla każdego będą inne, bo jeden będzie uwielbiał na przykład góry, drugi morze, trzeci ktoś tam, każdy ma swoje. Ale wizualizacja to jest coś, co wykorzystujemy w pracy nad sobą w nieco głębszym stanie relaksu, czyli w stanie takiego wyciszenia. Ja to stosowałem zawsze poprzez indukcję wprowadzającą w stan relaksu, czyli stopniowanie rozluźnienia mięśni i tak dalej. Dokładnie tak jak szkoła Leszka Żądło, czyli Leszek zawsze, jego wizualizacje czy medytacje były proste i w swojej prostocie genialne. I w wizualizacji w związku z tym, jeżeli zrozumiemy mechanizm, jak działa świadomość, podświadomość i nadświadomość, jakie są zależności i korelacje, będzie bardzo łatwo w wizualizacji dojść do sedna tego, co chcemy. Czyli wystarczy, że będziemy pracować na przykład z wyobrażaniem siebie, jeżeli ktoś czuje się obciążony, zestresowany, to taka wizualizacja na przykład, że idziemy piękną drogą po leśnej polanie, tak dochodzimy do wodospadu, czujemy jak ta ciepła, przyjemna woda na nas wpływa, czujemy jak ona przepływa przez nasze wnętrze, powoduje to naprawdę. Dla podświadomości nie ma znaczenia, że to jest wyobraźnia, ma znaczenie, że ona to odczuje i to naprawdę działa, bo za tym idzie energia realizacji. I to wtedy szybciej, znacznie szybciej niż afirmacje się spełnia. Dlatego jeżeli będziemy podejmować i korzystać z jakichkolwiek narzędzi wizualizacji, czy tworzyć sami sobie, bo te są najlepsze, żebyśmy sami sobie tworzyli, chociaż nie wszyscy mają wyobraźnię, nie wszystkim to działa tak, jakbyśmy chcieli, no bo wiadomo, są różne sytuacje. Warto korzystać z narzędzi tak zwanych uniwersalnych wizualizacji, czyli w zakresie zdrowia, w zakresie pokochania pracy, poczucia bezpieczeństwa, uwolnienia od negatywnych emocji. Nie trzeba tego określać dokładnie jakich, bo to już jest inny jakby poziom, nie tak jak afirmacje, gdzie tak jak Zosia mówiła i mówiliśmy wcześniej, że trzeba precyzyjnie wszystko określić. Wizualizacji nie trzeba. Jeżeli chodzi o pracę, wyobrażasz sobie, że pracujesz, ale musisz wiedzieć, co lubisz robić, co kochasz robić, przy czym czujesz się fajnie i wtedy, jeżeli pracujemy, żeby zarobić kasę, bo muszę to, muszę tamto, no to będziemy pracować, ale kiedy możemy starać się pokochać swoją pracę. Jeżeli to nie jest moja praca, w cudzysłowie moja, czyli w tym takim przeznaczeniu, to ona się zmieni. Albo zmienią się okoliczności, albo zmieni się praca, albo zmieni się sytuacja, że będę mógł się realizować w czymś. Ważne jest to, żebyśmy robili to, co lubimy. Każdy z nas lubi coś innego w jakimś innym wymiarze, ale jest to bardzo kluczowe do tego, żeby nie chodzić do pracy po to, żeby pracować, tylko chodzić do pracy po to, bo się realizuje w tym. Ja już, proszę Państwa, nie pracuję od 25 lat. Ja no robię tak, jak robisz to, co lubisz, to nie pracujesz. Dokładnie ma to swoje minusy też, prawda? Że tu nie ma 8 godzin i pilot w ręku, tylko tu czasami... Ale to sprawia przyjemność, po prostu tak. To nie jest wysiłkiem takim wyczerpującym. No nieraz jest zmęczenie, Roman, bo nieraz mamy ciała póki co i jesteśmy w nich, ale to zmęczenie jest inne. Jeżeli robisz coś, co lubisz, to jest inne zmęczenie. Właśnie. I w wizualizacji możemy również sobie opracować, ale wtedy jest korzystne, żebyśmy zrobili taki swój cel. Zanim będziemy pracować nad swoim ostatecznym celem, musimy znać odpowiedź na to pytanie, co jest dla nas najważniejsze, czego tak naprawdę my sami chcemy, co przy czym byśmy realizowali się w pełni, czuli się spełnieni, szczęśliwi i radośni. Jakie to są okoliczności?
Ja to stosowałem w ten sposób, że robiłem sobie taki zestaw afirmacji, czyli takich sugestii w postaci tak zwanego dekretu afirmacyjnego. To zawierało jakieś dziedziny mojego życia, w których określałem bardzo dokładnie, co bym chciał, jak bym chciał i dlaczego bym chciał. I powtarzanie tego poprzez wprowadzanie się w stan relaksu i wyobrażanie sobie, wizualizowanie tego osiągniętego celu powodowało, że wszechświat rzeczywiście się jakby dostosowywał do tego, czy okoliczności, w których się znajdowałem w tamtym czasie, zaczęły się tak kształtować, że to po prostu było w zasięgu ręki. Tylko kiedy ten zasięg ręki się, że tak powiem, tracił, czy dostawałem po łapach? Zawsze wtedy, kiedy ja próbowałem sam logicznie warunkować, nie, to teraz robię tak, tu muszę tak. Nie, to nie działa. Jeżeli oddajemy się prowadzeniu, tak jak Zosia mówi, serca, tak jak pokochania siebie, traktowania siebie z miłością, to wtedy będziemy wiedzieli, że dana czynność, dana okoliczność warunkuje nas w ten sposób i jest to inne niż sobie wyobrażaliśmy, ale ufamy, czyli zaufanie do tego, co się dzieje, do tego, co jest gdzieś w środku w nas, co czujemy, to jest jak najbardziej okej. I właśnie między innymi taka praca nad sobą, bo niektórzy nasi słuchacze mogą zadać pytanie, no co ten tyle gada o takich pozytywnych, przecież ja mam takie traumy, jestem taka nieszczęśliwa, tutaj życie mnie powaliło i tak dalej, i tak dalej. Na pewno życie? A nie jest to tak przypadkiem konsekwencja naszych własnych decyzji świadomych z przeszłości, jakiejkolwiek przeszłości? Z doświadczenia Państwu powiem, że tak, tylko i wyłącznie konsekwencja naszych decyzji. Żeby cokolwiek zmienić szybko i w sposób taki naprawdę satysfakcjonujący, to jest pierwszy krok w kierunku lustra, popatrzenie sobie w oczy i powiedzieć sobie, że kocham, lubię i szanuję siebie. I w tym momencie, jeśli mamy destrukcję jakąś w życiu, jeśli mamy jakieś traumy, powiedzenie sobie takiego słowa dużo kosztuje, bo nie każdemu to wychodzi, wręcz pobudza się wszystko to, co negatywne, ale wiedzcie o tym Państwo, że by było lepiej, musi się na chwilę pogorszyć, bo wyrywamy drzewo z korzeniami, trzeba tego korzenie wyrwać. A wtedy jest gorzej. Ale jeżeli się to zrobi, to wtedy tak jak po nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce, tak? No, dokładnie tak. Tak jak Krzysiu tu napisał Lorenz, pokochanie siebie jest bramą do uniwersalnej miłości. Dokładnie tak. I kochani, bądźcie egoistami w pokochaniu siebie. Nie zwracajcie na to, że o Jezu, jak ja mogę siebie kochać, przecież tyle cierpienia jest wokół. Jest. Jeżeli mamy wpływ na czyjeś cierpienie, żeby komuś ulżyć, to po prostu będziemy wiedzieli z poziomu serca, tak, idę, wyciągam dłoń, pomagam jemu czy jej, bo jest to możliwe. Ale jeżeli na to, co nie mamy wpływu, bądźmy egoistami, patrzmy na siebie samych, na swoje własne odczucia, swoje serce i chodzi o to, żeby dać sobie maksymalnie to, co możemy dać. Bardzo dobrą, tak? Ja tu bym jeszcze dodała, żeby wziąć pod uwagę, że to cierpienie może być skutkiem odrabiania lekcji karmicznej. I jak my lecimy jak ratownik, tą rękę podajemy, wyciągamy, czyli odcinamy w tym momencie bieg tej lekcji karmicznej i ten ktoś w innym życiu ponownie będzie musiał tą lekcję odrabiać. I najczęściej robią to rodzice. Robią wszystko, żeby temu dziecku ulżyć, nie mając kompletnie często pojęcia, że to dziecko jest w gruncie rzeczy obcą duszą, która przyszła realizować własny plan na tej ziemi i jeżeli przerwiemy,
to no niestety nie odrobi. I myślę, że o takich rzeczach właśnie, Roman, trzeba więcej mówić, bo rodzic jest jakby, ma poczucie, nie ma poczucia tego, że macierzyństwo to jest od do, a później jest doświadczanie macierzyństwa. Jest dziecko już dorosłe i pozwolić mu żyć po swojemu, a nie wciąż być tym nadopiekuńczym ratownikiem, prawda? Bo przeszkadzamy tak naprawdę w moim odczuciu, nie? No dokładnie tak jest. I żeby pójść o krok dalej, najważniejsze jest to, żeby zaakceptować siebie takim, jakim się jest, bo pokochać możemy to sobie definiować z poziomu jakiegoś takiego jakby zewnętrznego nurtu energetycznego, religii i tak dalej, ale doświadczamy czegoś, co nie jest komfortowe, co jest traumatyczne, depresyjne. Pozwólmy sobie na to, bo to jest też bardzo ważne. Nie można wypierać negatywnych doświadczeń czy emocji, bo one po prostu są. I w sytuacji, w której akceptuję to, że dzisiaj mam zły dzień na przykład, tak? Że dzisiaj odszedł ktoś mi bliski, albo że dzisiaj stało się coś, co przewróciło moje życie do góry nogami. Akceptujmy to właśnie w taki sposób. Mamy prawo do negatywnych emocji, do łez, do bólu, ale też mamy po to właśnie tą logikę i świadomość, że to minie, bo minie. I dlatego tutaj mówimy o tych narzędziach w postaci wizualizacji, afirmacji, medytacji, bo dzięki tym narzędziom, kiedy już zaakceptujemy ten destrukcyjny stan, w którym jesteśmy, on zaczyna mijać. Bierzmy narzędzia i bierzmy się do roboty, tak? Czyli zacznijmy robić pierwsze kroki, chociażby takie malutkie, chociażby tylko na dzisiaj, na teraz. Nawet jeżeli jestem w stanie rozwalonej, w stanie głębokiej depresji i wydaje mi się, że coś nie działa, wiem, że to minie, tak? Akceptuję to na chwilę obecną i włączę sobie chociażby jakąś muzykę, taką, którą lubię, czy włączę sobie jakąś wizualizację, czy zrobię cokolwiek dla siebie, albo kobieta, która czuje się, pójdzie sobie do marketu na zakupy, to jest też forma odreagowania. I pozwólmy sobie na to, wynagradzajmy się, proszę Państwa, za każdą najmniejszą cząstkę, którą zrobiliśmy tylko dla siebie. Pozwólmy sobie na to, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I tu dlatego Zosię podziwiam, która ma tak piękną harmonię tym, że mówi, że z poziomu serca i ufa temu i to ją prowadzi. Właśnie o takie coś chodzi, żebyśmy z poziomu serca mogli robić wszystko, na co chcemy. I tak jak Krzysztof napisał pięknie, że pokochanie siebie jest bramą do uniwersalnej miłości, z poziomu serca na pewno jest uniwersalna miłość. I lekkość, i łatwość, i siła. Tak. I tak jak mówiliśmy, nie zmęczysz się, mimo że tam są już te siły gdzieś tam w ciele ziemskim, są ograniczone, ale jednak przebudzisz się i znowu robisz, tak. Bo cię prowadzi, bo ci pomysły przychodzą i tak dalej. Nie? Tak. Wielu ludzi, którzy pracują na różnych ścieżkach rozwoju, zastanawia się, no mówią, no tak, no już tyle lat chodzę na te spotkania, albo tyle lat wykonuję określone ćwiczenia i ciągle w moim życiu coś jest nie tak. Dlatego, dlaczego to nie działa? Często powodem niedziałania pracy takiej zewnętrznej nad sobą, czyli wizualizacjami, afirmacjami, spotkaniami, ćwiczeniami, przyczyną tego jest to, że brakuje nam małego jakiegoś elementu w uświadomieniu sobie tej sytuacji. I tutaj znowu wracamy do poziomu logicznego. Ta logika jest po to, żebyśmy analizując swoją przeszłość, docierając do przyczyny jakichś destrukcyjnych stanów, mieli świadomość, że dzieje się to na takiej zasadzie. Na przykład widzimy ogromny cień na ścianie wielkiego potwora. Tak? To jest cień. A przy źródle światła to jest taki malutki robaczek. I teraz pytanie, czego my się boimy?
tego ogromnego cienia, który nas przeraża, wywołuje ogromne emocje, ból, cierpienie, czy tego malutkiego robaczka. I świadomość, czyli umysł logiczny, już jest takim kluczowym elementem, że jak sobie uświadomimy, że przyczyna naszego bólu tu i teraz, która leży gdzieś tam, była taka mała, doznajemy takiego wow, niesamowite. I to wtedy tak się dzieje na zasadzie pyk. Pyk i już. I dlatego praca z wewnętrznym dzieckiem, tłumaczenie temu dziecku wewnętrznemu, czyli naszej kochanej podświadomości, że słuchaj malutka, słuchaj malutki. Wtedy to, że mamusia krzyknęła albo tatuś wyciągnął pasa i ty się tak bardzo przestraszyłeś, że teraz się boisz jakichś zewnętrznych ludzi, którzy przychodzą do ciebie ze złością. Zobacz, jakie to było. Nic nieznaczące. Dla nas ludzi dorosłych często te przyczyny są takie tak bez znaczenia, że nie zwracamy na to uwagi, ale konsekwencje tych przyczyn są takie, że nie potrafimy często z tego wyjść. No to ta mała dziewczynka, ten mały Romuś, ta mała Zosia, ta mała Ania, to pamięta, bo logika, tak jak mówisz, no wytłumaczysz sobie, wychowali jak umieli i praca z wewnętrznym dzieckiem, to co zahaczyłeś, bardzo ważny temat, to nie jest po to, żeby oskarżać rodziców, bo czasami ludzie to mylą, że praca, wiesz, uzdrawianie dzieciństwa to jest szukanie winnego, a już nie żyją. Nie, nie ma winnych, tacy nie istnieją. Takich wybraliśmy do naszych zadań, ale uzdrowić musimy tą małą Zosię, czy małą Lucynkę, czy małą Anię, czy Romana, czy Krzysia, prawda? I tu właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to jest istotne tym, co mówiłeś, i afirmowaniu, i wizualizowaniu, ponieważ też wizualizacja przyda się do tego, kiedy robimy uzdrawianie wewnętrznego dziecka, nowy zapis, kiedy przychodzimy na świat, kiedy mama nas ukochuje. Przecież tak jak powiedziałeś, podświadomość nie rozróżnia, czy to jest fikcja nasza wizualizacji. Ona czuje i ona zapisuje to, co czuje. I dzięki temu są te zmiany. Tutaj widzę, Romek, że dzisiaj chyba nie bardzo zdążymy o tej medytacji powiedzieć, bo ciekawe tematy nam wyszły, ale myślę, że możemy umówić się po prostu na medytację z czymś tam, bo myślę, że medytacja jest dużo mylnych pojęć i odczuć. I myślę sobie, że wiesz, no nie, jeżeli też tak czujesz, bo ja że ta medytacja powinna być jakby, wiesz, oddzielnym tematem, bo to nie dobrze, będzie temat, wiesz, 8 minut, wiesz, o co chodzi, to tylko, wiesz, możesz tak jakby, wiesz, taką myśl zostawić do kolejnej audycji, bo to medytacja jest bardzo ważną rzeczą, bo ona nam towarzyszy cały czas. Żeby mieć świadomość, co to jest, że mycie naczyń świadomie, to jest medytacja. Tak, i myślę, że to będziemy mieli o czym pogadać, bo to mówię, jest takie, no tak, to się praktykuje właściwie cały czas, bez wysiłku, że tak powiem, nie? Ale to tam może podsumujesz ty właśnie, jak ty odczuwasz to. Ja mówię dlatego, że ja, jak wiesz, jak masz Instagram, to tam do 60 minut większy film po prostu nie wejdzie, nie? I dlatego staram się, ponieważ daję u siebie na Instagram, dlatego staram się, wiesz, pilnować to, żeby mi weszły te audycje, nie? Bo jest też duża oglądalność. To nie dlatego, że ja, wiesz, czas wyliczam, tylko ja właśnie, rozumiem, że dalej, nie idzie dalej, bo ciekawe tematy są ważne. Na podsumowanie dzisiejszego spotkania, nie powiedziałem tego, ale muszę Państwu powiedzieć i Tobie, Zosiu, że chyba najważniejszym elementem oprócz pokochania siebie lub żeby pokochać siebie, jest uwolnienie się od poczucia winy. Zauważcie Państwo, jakie my mamy zakodowane głęboko poczucie winy, nie urażając osób religijnych, ale idąc do kościoła, bijemy się w piersi, że jestem winny. Ale za co? Za co winny?
Religia to jest jakiś przekaz, to jest forma, jest różnica między religią a wiarą. Jeżeli te dwie wartości idą w parze, to jest super, to jest fantastycznie, ale często nie idą, a poczucie winy zostaje. Poczucie winy z okresu dzieciństwa, kiedy rodzice krzyczeli na nas, o, ty się nie nadajesz, jesteś taki, taki i taki i tak dalej. Poczucie winy to jest klucz do tego, żebyśmy pokonali siebie w tym pierwszym kroku. Ja, Roman, kocham, lubię i szanuję siebie. Jestem niewinny, bezpieczny i w porządku, taki, jakim jestem. Zawsze i wszędzie. Tak jest, dokładnie. I na podsumowanie właśnie Zosia powiedziała, zawsze i wszędzie, i trzymam kciuki, bo o to właśnie chodzi. I Krzysztof napisał na podsumowaniu, uważność i koncentracja na tym, co robimy, jest najlepszą medytacją. Działa, sprawdziłem na sobie. Tak jest. Ja też sprawdziłam, Roman pewnie też, a więc rozszerzymy ten temat medytacji, bo mówię, ludzie myślą, że to trzeba usiąść w lotosie, wiesz, i nie, zostaw mnie, bo ja medytuję. 3 godziny, 5, zostaw, nie wchodź, nie przeszkadzaj. I wiesz, trzeba ludziom wytłumaczyć, bo ludzie się boją, Roman, medytacji, bo myślą, że odlecą gdzieś, wiesz. No właśnie o tej o prostocie medytacji, bo to jest medytacja, kiedy jesteś świadomy tego, co tu Krzysztof napisał. Także kochani, dziękujemy wam serdecznie, że byliście z nami. Krzysiu, jeszcze raz zapraszam was, bo Bolesławcu z Wrocławia to macie rzut beretem, to jest 100 kilometrów. Jest festiwal, na który w którym będzie bardzo dużo ciekawych ludzi, tak jak mówię, między innymi Roman, Janusz Zagórski, Aja Iskra i wiele innych ludzi, także warto, żebyście przybyli i powiedzieli o swoich pięknych rzeczach. Dziękuję jeszcze raz Państwu za to, że byliście z nami, i Tobie, Roman, o tym, że w tak cudowny sposób powiedziałeś o tych ważnych, prostych, codziennych rzeczach, żeby zmienić siebie, być lepszą wersją siebie. Tak. Dokładnie, pięknie mówicie, pisze Krzysiu, i pan Robert nas pozdrawia. My również pozdrawiamy i dobranoc. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego.